Dobry wieczór Państwu. Bardzo cieszę się za każdym razem, kiedy widzę tak pełną widownię, tak znakomitych gości. Wszystkich Państwa bardzo ciepło witam, nie wymieniając z nazwisk, bo musiałabym długo mówić, a chcielibyśmy, by jeszcze zabrzmiała muzyka. Szanowni Państwo, ten dzisiejszy wieczór jest szczególny, bo jeszcze godzinę temu otwieraliśmy wystawę prac pani Igi Święcickiej, które to prace też tutaj nam towarzyszą. Jest z nami artystka, bardzo się cieszymy. Witam serdecznie. A za chwilę niezwykły koncert. Ale zanim to nastąpi, pozwólcie Państwo, że poproszę tutaj na scenę Państwa Biniszewskich. Osoby, bez których tego dzisiejszego wieczoru by nie było, bo Fundacja Lwów i Kresy są organizatorem wspólnie z Domem Pracy Twórczej w Radziejowicach tego dzisiejszego wieczoru. Zapraszam Państwa. Zapraszam i oddaję głos. Witamy bardzo serdecznie. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Nowym Domu Sztuki w Pałacu w Radziejowicach. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj, aby uczcić 104. rocznicę odzyskania niepodległości Polski i 104. rocznicę powstania Orląt Lwowskich. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor Ewie Wytrążek, bo tak naprawdę bez niej również tego koncertu by nie było. Dziękujemy, że gości nas już pani tutaj po raz drugi. Proszę Państwa, dzisiejsze wydarzenie finansowane jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. W związku z tym koncert będzie transmitowany na żywo i dzięki temu dotrze do każdego zakątka na kuli ziemskiej. Wiemy, że bardzo dużo Polaków i Polonii za granicą śledzi ten koncert. Witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Bez względu na to, gdzie się w tej chwili znajdujemy, łączy nas jedno – biało-czerwona flaga. A mówi się, że to my kobiety dużo mówimy. Proszę Państwa, szczególnie chcielibyśmy pozdrowić przy tej okazji, że nas ogląda cały świat, naszych przyjaciół i można powiedzieć pomocników, którzy w ramach tego samego programu pomogli nam zrealizować takie programy jak koncert, wystawa, promocja Polski, polskiej muzyki, polskich naukowców, polskich odkryć, wynalazków polskich. To było w Bratysławie, gdzie dziękujemy pani Annie Opalińskiej i panu Piotrowi Drobniakowi. To było w Wiedniu dzięki Teresie Kopeć i pani Annie Bartecko oraz w Lińcu dzięki pomocy pana Jacka Jabłońskiego i pana konsula honorowego Christiana Hoffera. Bardzo wam, kochani, dziękuję. Mam nadzieję, że nas oglądacie w tym wspaniałym, cudownym wnętrzu, a u boku u nas cudowną, wspaniałą panią dyrektor. Wiemy, że ogląda nas Polonia i Polacy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, na Litwie, Łotwie, Estonii, na Ukrainie i ogląda nas również Polonia na Syberii. Im szczególnie chciałem podziękować, ponieważ u nich jest już po pierwszej w niedzielę. Dziękujemy wam, mamy nadzieję, że wytrwacie razem z nami. Chcielibyśmy Państwu dzisiaj zaprezentować dzięki, tak jak mówię, kolejny raz dziękujemy grzeczności pani dyrektor, niesamowitą artystkę. Ja tutaj zgodnie z, powiem, z tradycją, z wytycznymi Hitchcocka zawsze staramy się Państwu przygotować jakieś trzęsienie ziemi. Za pierwszym razem była to pani profesor Maria Pomianowska, za drugim razem to była Ela Adamiak, a teraz to jest tsunami z trzęsieniem, bo niesamowita artystka. Gwiazda, prawdziwa gwiazda jazzu światowego,
Grażyna Augustik. Proszę Państwa, jest to wybitna, wybitna postać polskiej kultury i mamy nadzieję, że kiedy będziemy kontynuowali nasze wystawy promujące polską kulturę i polskie wynalazki, w jednym z tych programów też umieścimy z pełną dumą panią Grażynę Augustik. I na ten koncert będziemy właśnie Państwa zapraszać dzisiaj. Proszę Państwa, po koncercie zaprosimy Państwa na wystawę Walcząc o niepodległość, a ja, korzystając z okazji, chciałbym wszystkich Państwa tu obecnych i wszystkich Państwa, którzy nas słuchają na całym świecie, zaprosić do Kuklówki, do Muzeum Lwowa i Kresów, żebyście Państwo mogli zwiedzić nasze muzeum i mogli zwiedzić nasz skansen. A to nie jest zwykły skansen, bo w tym skansenie znajdują się dwie oryginalne XIX-wieczne chałupy sprowadzone z Syberii. W jednej, proszę Państwa, na zesłaniu mieszkali księża zsyłani po powstaniu styczniowym, a w drugiej mieszkał ojciec niepodległej, dzięki któremu dzisiaj się spotykamy, sam Józef Piłsudski. Szanowni Państwo, wszyscy goście tutaj zgromadzeni w Nowym Domu Sztuki w Radziejowicach i wszyscy Państwo, którzy nas oglądacie, zarówno Kuklówka, jak i Radziejowice niezmiennie zapraszają. Kiedykolwiek będziecie tu Państwo w okolicy, to jesteśmy i czekamy. A dzisiaj niech ten wieczór wybrzmi muzyką, refleksją, wzruszeniem. Niech ten wieczór wybrzmi znakomitym głosem Grażyny Augustik z zespołem, a usłyszymy dzisiaj znakomite utwory, bo między innymi Moniuszkę, Chopina, ale także utwory autorstwa pani Grażyny Augustik. Macie Państwo program, serdecznie zachęcam do prześledzenia tego programu. A dzisiaj już Grażyna Augustik z zespołem. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Bester Quartet. Jarek Bester, Mateusz Smolczyński, Maciek Adamczyk i Ryszard Pałka. Ja się nazywam Grażyna Augustyk. Od Podola biały kamień w złotym słońcu lśni. Piękna panna siedzi na nim, roni gorzkie łzy. Wietrze mój miły, zabierz mnie stąd. Za siódmą
Słońce z rana wstaje i zaczyna dzień. Nadzieje się odradzają, czerń zamienia w biel. Dziękujemy bardzo. Czemużeś mnie, matuleńko, za mąż wydała? Kiedy byłam wolnym ptakiem, żyłam jak chciałam. Świata jeszcze nie widziałam, młode lata utraciłam, matulu moja. A ja teraz robić muszę, mało kiedy wystroję. Matulu moja, da ba 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 da ba
Dziękujemy bardzo. Jarosław Bester, Mateusz Smoczyński. Skroni główkę wsparła na dłoni po
wieża i grajka. Niebodzę musi cierpieć, on srodze, kiedy nutę żałosną wygrywa. Janku złoty, co tobie, żeś tak w ciężkiej żałobie, szepcze wreszcie do grajka nieśmiało. Czy cię urzekł ktoś może, czy też myślisz, broń Boże, że cię kocham serdecznie za mało. Dziękujemy bardzo. To oczywiście był Stanisław Moniuszko. Pierwsze dwa utwory to były utwory ludowe, zaadoptowane przez nas w naszym opracowaniu, szczególnie Jarosława Bestera. Teraz może coś bardziej znanego, również opracowane przez Jarka. No to rozpoznacie na pewno. Thank you.
wierzby płaczące. Rozpłakała się dziewczyna w głos, od łez oczy podniosła błyszczące, na żołnierski, na twardy życia los. Nie szumcie wierzby nam żalu, słoneczna spiekota. Wszędzie słychać miarowy, równy krok. To na pójdzie leśna piechota. Na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok. Nie szumcie wierzby nam żalu, to serce rwie. Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzance nie jest źle. Do tańca grają nam granaty z tenu wszczek. Śmierć kosi była, lecz my nie wiemy, co to I'm
rozszumiały się wierzby płaczące. Fryderyk Chopin, preludium c-moll. Dem 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 d
Dziękujemy bardzo. Kujawiak żałobny autorstwa Małgorzaty Wojciechowskiej. Słońce już ku zachodowi chyli się. Tyle czasu, czasu tyle już nie macie. Kiedy pójdę w las czy w pole na skraj dróg, próżno szukam w pyle śladów twoich stóp. Ile kropel rosy w trawie chowa się, tyle dni, tyle nocy nie ma cię. Ile kropel rosy w trawie chowa się, dni, tyle nocy nie ma cię.
Księżyc poprzez szybę w oknie światło śle. Żadne słowo nie wypowie, jak mi źle. Spać się kładę sama znów w pościeli zwój. Próżno czekam, aż mnie dotknie ciepły oddech twój. Ile gwiazd na niebie czarnym świeci się. Tyle dni, tyle nocy nie ma cię. Ile gwiazd na niebie czarnym świeci się.
Dziękujemy bardzo. Teraz coś z Kolberga, oczywiście zaaranżowane przez nas, czyli przez Jarosława Bestera. Dobrze. Czekałam na ciebie od rana do nocy. Oj, nie ma cię, już nie ma kilka wiosen. Oj, nie ma cię, już nie ma długie noce. Czekałam na ciebie od zimy do lata. Oj, nie ma cię, już nie ma kilka wiosen. Oj, nie ma cię, już nie ma długie noce. Do.
Dziękuję bardzo. Lubię czasami pokrzyczeć, ale najbardziej lubię te nostalgiczne, te smutne piosenki. To chyba jest właśnie część naszej osobowości, nie tylko mojej. Ja myślę, że dużo z nas lubi takie melodie. To właśnie te ludowe melodie, które oddają nam właściwie całą prawdę o nas, o naszym życiu. I myślę, że jedną z takich piękniejszych melodii, którą zaadoptował i przepięknie zaaranżował Witold Lutosławski, a Janek Smoczyński przerobił to znowu na ten nasz dzisiejszy świat, jest Tryptyk numer 2. Absolutnie przepiękny utwór oparty na bazie właśnie ludowej piosenki A w tej studni. Źródło bije, a w tej studni źródło bije.
ciszą piję, a mnie nie chce, a mnie nie chce, a mnie nie chce. Thank you.
Dziękujemy Państwu bardzo. Pomaleńku zbliżamy się do końca. Wydaje mi się, że dopiero zaczęliśmy. Kiedy przygotowaliśmy się do tego koncertu, za co bardzo dziękujemy Państwu Piniszewskim za to, że nas tu dzisiaj ugościli, a Wam wszystkim za to, że jesteście. Wszystkich pozdrawiamy, którzy nas oglądają. No bo cóż może być ważniejszego nad wolność. Celebrujemy dzisiaj wolność tak, aby nam ta wolność ma właśnie, żeby na wolność, ja źle zaczęłam, żebyśmy nigdy nie byli zniewoleni. Kiedy szukałam właśnie utworów specjalnych na ten dzisiejszy wieczór, znalazłam absolutnie przepiękny utwór, którego wcześniej nie znałam. Utwór autorstwa Marka Grechuty, Ojczyzna. Może znacie, ja dopiero go poznałam i chcielibyśmy Wam zadedykować. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy z giełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą, mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym, historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości z tej nauki, naród się zmieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe, patrzy w serce twe. Thank you.
bogatym historią swą. Mową sztuką te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę po kolei. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni. Bezimienny kraj, masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Mateusz Smoczyński, Ryszard Pałka, Maciej Adamczyk, przepraszam, Maciej Adamczak, Jarosław Bester, Grażyna Guścik. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Nie będziemy spacerować tam z powrotem, więc już zostajemy. No to jeszcze zagramy wam przepięknego Chopina, który jest moim absolutnie ulubionym. I myślę, że to jest tak polski, jak chyba, jak my. Proszę bardzo. Do tej do dariero, a tej do daria, pa tej do dariero, a tej do tabrywa, pa tej do dariero, a tej do tabrywa, ta tej do dariero, a tej do tabrywa, to baledu, da tej do to paredu, to paraj, a paredu, to do, to dia dia, to dia dia, da tej do taro. Dia dia do da pano do to do tarento to to pia to to do dia to to ta viva don do don do to do dia to to do dia to to ta viva don bole du da pare do to ta pare do to ta on da pare da to do dia dia do dia do ta dia da to do dia dia do da pano. Do tapadu tanado, taladu, danadu, dambadu, tanado, valedu, taladu, danadu, tanaban, homedu, tapadu, poroto, poroto. Do 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 da da da.
Thank you.
Proszę Państwa, jeszcze proszę o chwileczkę dosłownie cierpliwości, bo muszę Państwu powiedzieć, że żyjemy w czasach, gdzie witamina jest wszechogarniająca, a witamina nazwa, jak i samą witaminę wynalazł pan profesor Kazimierz Funk z Warszawy. Bracia Limier napisali w swoich wspomnieniach i pismach, że przed nimi był jakiś Polak pruszyński. Nie jeździlibyśmy dzisiaj samochodami, bo nie byłoby ropy naftowej, bo nie byłoby resorów, wycieraczek. To też Polacy. Nawet te patyczki do uszu to też Polacy. Nie byłoby jazzu światowego bez Namysłowskiego, Komedy i Grażyny Augustik. A teraz Państwa proszę, żebyście się przekonali, jak Polacy mają wspaniałe wina. Zapraszamy na lampkę polskich win. Dziękuję bardzo za wszystko. Dziękuję pani dyrektor i zapraszamy na polski wieczór.